Choć antyszczepionkowcy wydają się dość nowym ruchem, istnieją oni odkąd powstały szczepionki. Tylko kiedy szczepionki dopiero co wchodziły, to producenci lekarstw, które zostały zastąpione przez szczepionki, bankrutowali i tworzyli teorie spiskowe związane ze szkodliwością szczepionek, i za każdym razem, jak wchodziły w życie nowe lekarstwa, to wchodziły w życie nowe teorie spiskowe. Tak się składa, że wybuchło od 1873 roku 11 epidemii związanych bezpośrednio z wycofaniem szczepionek bądź spadkiem szczepień związanych z ruchami antyszczepionkowymi. I to tylko epidemie. Nie mówię tutaj o jakichś pojedynczych przypadkach czy mniejszych kryzysach na małych regionach. Będę mówić tylko o epidemiach z wyjątkiem jednego przypadku, ponieważ w jednym przypadku zachorowało jedno dziecko, ale koszt jego leczenia był tak ogromny, że ogólnie wspomina się o nim w tego typu opracowaniach. Dziś właśnie będzie 10 epidemii spowodowanych przez antyszczepionkowców. Ten jedenasty przypadek, który pomijam, dotyczy wojny w Wietnamie. Panowała tam Epidemia tyfusa, polio i odryw, gdy amerykańscy żołnierze przywieźli szczepionki, choroby te przestały gnębić ludzi. Dobra, zaczynamy. Szwecja 1893. Kampania przeciwko szczepionkom, motywowana religijnymi zastrzeżeniami, obawami o skuteczność i obawami o indywidualne prawa doprowadziła do tego, że wskaźnik szczepień w Sztokholmie wynosił nieco ponad 40%, a dla porównania w innych częściach Szwecji wynosiła aż 90%. W 1873 roku rozpoczęła się poważna epidemia ospy. Doprowadziło to do wzrostu liczby przyjmowanych szczepionek i zakończenia Epidemii. niestety nie zachowało się zbyt dużo informacji na ten temat. Wielka Brytania 1970-1980. W raporcie z 1974 roku, w którym przypisano 36 reakcji na kształtową szczepionkę na Kaszel, wybitny naukowiec zajmujący się zdrowiem publicznym twierdził, że szczepionka była tylko nieznacznie skuteczna i zakwestionował, czy jej korzyści przeważają nad ryzykiem, a rozszerzone relacje telewizyjne i prasowe wywołały ogólny strach Wielkiej Brytanii. Spożycie szczepionki w tym kraju z Zmniejszyło się z 81% do 31%, po czym nastąpiły epidemie krztuśca, co doprowadziło do śmierci niektórych dzieci. Opinia medyczna, głównego nurtu, nadal wspierała skuteczność i bezpieczeństwo szczepionki. Zaufanie publiczne zostało przywrócone po opublikowaniu krajowej ponownej oceny skuteczności szczepionki. Wychwyt szczepionki wzrósł następnie do poziomu powyżej 90%, a zapadalność na choroby dramatycznie spadła. Szwecja 1979-1996. W okresie krytyki szczepionek na krztusiec Szwecja zawiesiła szczepienia przeciwko tej chorobie. Brak obowiązkowych szczepień przeciwko krztuścowi w latach 1979-1996 sprawił, że 60% dzieci w tym kraju zachorowało na tę chorobę przed ukończeniem 10 roku życia. Jednakże wzmożone finansowanie służby zdrowia pozwoliło utrzymać śmiertelność dzieci na poziomie jednego rocznie. W 1996 roku rząd Szwecji stwierdził, że taniej zaszczepić dzieci mieć spokój niż prowadzić kosztowną batalię z chorobą. Holandia 1999. Społeczność religijna naciskała na wycofanie szczepionek. Co rząd Holandii zrobił? Wybuchła epidemia odry, która w ciągu roku doprowadziła do 2996 zachorowań, 68 ciężkich przypadków i trzech zgonów. Populacja w kilku prowincjach dotkniętych chorobą miała wysoki poziom szczepień, z wyjątkiem jednego z wyznania religijnych, które tradycyjnie nie przyjmują szczepień. 95% tych, którzy zachorowali na odrę, było nieszczepionych. Wielka Brytania i Irlandia 2000 rok. W wyniku kontrowersji na temat szczepionki MMR odsetek szczepień gwałtownie spadł w Wielkiej Brytanii po 1996 roku. Od końca 1999 roku do lata 2000 roku w Dublinie, w Irlandii wybuchła epidemia Odry. W tym czasie krajowy poziom szczepień spadł poniżej 80%, a w niektórych częściach północnego Dublina Poziom ten wyniósł około 60%. Zanotowano 300 przypadków zachorowań. Troje dzieci zmarło, wiele innych było w ciężkim stanie. Niektóre wymagały wentylacji mechanicznej, aby wyzdrowieć. Nigeria od 2001 roku do dziś, na początku pierwszej dekady XXI wieku konserwatywni przywódcy religijni w północnej Nigerii, podejrzliwi wobec zachodniej medycyny, poradzili swoim wyznawcom, aby nie szczepili swoich dzieci. Oczywiście wybuchła epidemia polio, ale to nie wszystko, bo następnie polio pojawiło się w kilkunastu państwach blisko Nigerii. Nigeria stała się eksporterem wirusa polio swoim afrykańskim sąsiadom. Donoszono również, że ludzie w Stanach Północnych obawiają się innych szczepień, a Nigeria zgłosiła ponad 20 tysięcy przypadków odry i prawie 600 zgonów spowodowanych odrą od stycznia do marca 2005 roku. W Północnej Nigerii powszechne jest przekonanie, że szczepienia są strategią stworzoną przez mieszkańców Zachodu w celu zmniejszenia populacji mieszkańców Nigerii. W 2006 roku Nigeria stanowiła ponad połowę wszystkich nowych przypadków polio na całym świecie. Nigerię dotknęła również Odra, co najmniej 200 dzieci zmarło w epidemii Odry w późnym 2007 roku w stanie Borno. Stany Zjednoczone od 2005 roku do teraz. Nie jest to jedna epidemia, ale od czasu do czasu w USA wybuchają małe epidemie. Ogólnie w 2000 roku ogłoszono w Stanach Zjednoczonych, że odreł udało się całkowicie wyeliminować. Oczywiście dzięki szczepieniom, więc każda epidemia odbija się głośnym echem. Pierwsza epidemia miała miejsce w 2005 roku w stanie Indiana. Została przypisana rodzicom, którzy odmówili zaszczepienia swoich dzieci. Centra kontroli i zapobiegania chorobom USA poinformowały, że trzy największe. Epidemie odryw w 2013 roku zostały przypisane do skupisk ludzi, którzy byli nieszczepieni z powodów swoich przekonań. Liczba przypadków w 2014 roku wzrosła czterokrotnie za sprawą obecności nieszczepionych gości w Disneylandzie w Kalifornii. Około 97% przypadków w pierwszej połowie roku zostało potwierdzonych jako związane bezpośrednio z kontaktem nieszczepionych ludzi z Filipin. Od lipca 2016 roku trzymiesięczna epidemia ODRY dotknęła co najmniej 22 osoby. Została rozprzestrzeniona przez nieszczepionych pracowników ośrodka zatrzymań w Arizonie. Wiosną 2017 roku w Minnesocie doszło do epidemii ODRY. Od 16 czerwca 78 ludzi zostało zakażonych odrą, z tego 71 było nieszczepionych. Od jesieni 2018 roku do początku 2019 roku w stanie Nowy Jork wybuchło ponad 200 potwierdzonych Przypadków odry. Wiele z tych przypadków przypisano ultraortodoksyjnym społecznościom żydowskim o niskim wskaźniku szczepień. W styczniu 2019 roku stan Waszyngton zgłosił wybuch co najmniej 73 potwierdzonych przypadków odry w większości w hrabstwie Clark, który ma wyższy wskaźnik zwolnień od szczepień w porównaniu z resztą stanu. Walia, 2013 rok do teraz. W 2013 roku ognisko odry wystąpiło w walijskim mieście Swansea. Zgłoszono jedną śmierć. Niektóre szacunki wskazują, że chociaż przyjmowanie MMR dla dwulatków wynosiło 94%. W Wali w 1995 roku, to w 2003 roku spadło ono do poziomu 67% w Słonzi, co oznacza, że region miał wrażliwą grupę wiekową. Jest to związane z kontrowersjami dotyczącymi szczepionki MMR, które spowodowały, że znaczna liczba rodziców obawia się, że ich dzieci otrzymają szczepionkę MMR. 5 czerwca 2017 roku w Walii, w mieście Newport, wybuchła nowa epidemia odry. Stany Zjednoczone 2017, wcześniej mówiłem o USA i epidemii odry. Teraz czas na tężec. Większość przypadków tężca dziecięcego w USA występuje u nieszczepionych dzieci. Najgłośniejszy przypadek miał miejsce w Oregonie w 2017 roku. Nieszczepiony chłopiec, który miał ranę na skórze głowy, a która została zaszyta w szpitalu, zachorował na tężec. Spędził 47 dni na oddziale intensywnej opieki medycznej i 57 dni w szpitalu. Leczenie jednego chłopca z tężca łącznie z transportem kosztowało. 811 929 dolarów amerykańskich, bo rodzice nie zaszczepili super, nie? Rumunia. 2016 rok do teraz. Od września 2017 roku epidemia odry trwa w całej Europie, zwłaszcza w Europie Wschodniej. W Rumunii było około 9300 przypadków odry, a 34 osoby, wszystkie nieszczepione, zmarły na odrę. Było to poprzedzone kontrowersją z 2008 roku dotyczącą szczepionki przeciwko HPV. Rząd Rumunii oficjalnie ogłosił epidemię odry we wrześniu 2016 roku i rozpoczął kampanię informacyjną, aby zachęcić rodziców do Zaszczepienia swoich dzieci. Jednak do lutego 2017 roku zapasy szczepionki MMR zostały wyczerpane, a lekarze byli przeciążeni. Około kwietnia przywrócono zapasy szczepionek. Do marca 2019 roku liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 62. Odnotowano 15 981 przypadków. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Zajrzyjcie na kanał Inwigilator, tam ruszył serial Inwigilator 2030, który jest poświęcony między innymi właśnie szczepionkom. To jest taka trochę satyra na polską politykę i sytuację w społeczeństwie. Jeśli ten odcinek, właśnie ten na Inwigilatorze, ten serial nabije 5000, myślę, zacznę realizację powoli drugiego odcinka. Trzymajcie się, cześć.